Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie, jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go ograbili, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł go do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, ta dzisiejsza Ewangelia to wydaje się, że przypowieść, która streszcza w najlepszy sposób to, kim jest Bóg i jaki jest przekaz, przesłanie Ewangelii. I tak sobie dzisiaj o tym myślałem, że gdybym miał zostawić jedną przypowieść albo jedną dać taką reprezentatywną przypowieść dla całej Ewangelii, to myślę, że wybrałbym właśnie tę. Dlaczego ona jest taka ważna? Dlatego, że mówi o tym największym przykazaniu, prawda? Przykazaniu miłości Boga i bliźniego, że to jest najważniejsze. I Pan Jezus daje taką prawdziwie wielką ilustrację. Bo ten uczony w prawie zadaje bardzo proste pytanie. Kogo mam kochać? Kto jest moim bliźnim? Kto jest tym bliźnim? Bo Bóg wiem, kto to jest. Ale kto jest moim bliźnim? I Jezus tak naprawdę udziela mu odpowiedzi, ale tak trochę naokoło. Opowiada mu tę historię. I wydaje się, że ta historia przede wszystkim mówi o bardzo ważnej prawdzie, która jest w nas obecna, że człowiek, zanim sam pokocha, musi zostać pokochany. Musi mieć świadomość tego, że jest ukochany. I z tego zaczerpnąć miłość. I przynajmniej tutaj mieć ten właściwy punkt odniesienia do tego, jak kochać i kogo kochać. I w tej przypowieści wydaje mi się, że wyraża się najpiękniejsza prawda, którą Jezus chce nam powiedzieć, misja Jezusa, która mówi, że Jezus, w Jezusie Bóg troszczy się o mnie i mnie kocha, ażebym ja, uzdrowiony z mojej choroby, z mojego grzechu, mógł kochać Go całym swoim sercem i przez to braci i siostry jak siebie samego. Że uzdrowiony tą mocą, którą daje, żebym mógł kochać innych. I ta przypowieść doskonale to ilustruje. Bo pod postacią Samarytanina
człowieka, który jest odrzucany i pogardzany przez innych Izraelitów, jako ten, który jest nieprawowierny. Czyż Jezus nie był też nazywany bluźniercą, odstępcą przez faryzeuszy uczonych w piśmie? Czyż to nie było powodem jego skazania? A tymczasem ten właśnie Samarytanin to jest ten, który najczulej i najbardziej pokazuje swoją miłość przez to, że zajmuje się tym biednym człowiekiem pobitym w różnych trudnych okolicznościach. Tu nie jest napisane, czy on z jego własnej winy się tam znalazł, może sobie coś zasłużył, ale faktem jest, bracia i siostry, że grzech, który wydarza się w naszym życiu, to jest olbrzymia tragedia, która nas dotyka. Grzech po prostu jest taką chorobą. To są tacy zbójcy, którzy nas napadają. I taki człowiek pobity leży i czeka na pomoc. I czasem ta pomoc nie przychodzi od tych, od których się tego powinniśmy spodziewać, tak jak w tej przypowieści, nie? Kapłan i lewita minął tego biednego człowieka i dopiero ten, po którym on się nie spodziewał, czyli Samarytanin, ten, który może być ostatnią osobą, po której można było się tego spodziewać, że mu pomoże, on zatrzymuje się. I w tym obrazie Chrystus chce nam pokazać, jak bardzo czuła i troskliwa jest miłość Boga. I może patrząc sobie na tę przypowieść dzisiaj, spójrzmy na swoje życie. Spójrzmy na to swoje życie pod takim względem, co jest w moim życiu tą przestrzenią, która mnie bije, które są moimi zbójcami, z którymi mogę zidentyfikować tę rzeczywistość. Gdzie ja szukam pomocy, żeby sobie z tymi zbójcami poradzić? Albo od kogo spodziewam się tej pomocy i czy ją rzeczywiście uzyskuję? I wreszcie, czy daję Bogu mi pomóc? Przyznam szczerze, że ta przypowieść bardzo mocno pokazuje mi taką rzeczywistość, że ja mogę wiele robić, żeby Panu Jezusowi przeszkadzać w tym, że mnie leczy. Mogę być takim pobitym, który leży i którym ten Samarytanin się zajmuje, ale ja opieram się do końca. Nie chcę mu pokazać swoich ran, nie chcę mu się dać opatrzyć, tylko walczę, bo ja wiem lepiej, bo ja sobie sam pomogę. Tymczasem w tej przypowieści Chrystus pokazuje, że trzeba z Nim współpracować, żeby dać Mu siebie opatrzyć i wtedy On może coś zdziałać. Im wcześniej zrobimy, tym lepiej, bo potem to już będziemy zupełnie bezradni i nie będziemy mogli sobie pomóc. A On i tak chce nas w tym momencie leczyć. Wreszcie w tej drodze, w tej przypowieści mamy też takie miejsce, którym jest ta gospoda, do której ten Samarytanin zaprowadza tego biednego, pobitego człowieka. Ta gospoda to może jest taka przestrzeń, którą ja też mogę tworzyć. Bo wyjdźmy trochę od tego, że utożsamiamy się z tym pobitym. Może jest tak, że my tworzymy różne miejsca, różne wspólnoty, dom rodzinny. I czy on jest taką rzeczywistością, takim miejscem, w którym taki biedny, pobity człowiek może znaleźć schronienie? Czy ja współpracuję na tyle z Bogiem, żeby taką przestrzeń tworzyć, żeby każdy, kto jest jakoś tak umęczony, mógł w tej gospodzie znaleźć swoje miejsce? Niektórzy ojcowie Kościoła bardzo mocno interpretowali to z Kościołem. Czy moja wspólnota, mój Kościół, moja parafia jest taką przestrzenią, w której ten pobity człowiek może znaleźć swoje miejsce. I może warto też myśleć, okej, no pewnie ktoś się powinien tym zająć, ale na ile ja w tym uczestniczę? Na ile ja robię takie bezpieczne środowisko, że każdy może znaleźć swoje miejsce, swoją przestrzeń? I wreszcie to ostatnie pytanie. Czy ja jako uzdrowiony, jako ten, który doświadczył miłosierdzia Bożego, jako ten, który doświadcza go na przykład w konfesjonale, czy doświadczywszy tego miłosierdzia, ja czynię podobny?
czy czynię innym miłosierdzie, czy kocham. Bo do tego sprowadza się ta przypowieść. Doświadcz i wtedy zrozumiesz, jak, o co chodzi. Zobacz, że miłość pierwsza jest wtedy, kiedy pozwalasz siebie ukochać i wtedy kochasz. I dlatego można zupełnie inaczej spojrzeć na ten przykazanie z Księgi Powtórzonego Prawa. To, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Polecenie to bowiem, które ci ja dziś daję, nie przekracza twoich możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. I to nie chodzi o to, bo możemy wielokrotnie powiedzieć, jak kochać bliźniego. Przecież to jest takie trudne. Ale Bóg mówi, nie tyle, że masz się zmusić, że masz siebie pokonywać i że to jest łatwe. Tak powiedzieć, nie? Do maturzysty, że matura to łatwy egzamin. No pewnie z jakiejś perspektywy to tak. Ale kiedy go się zdaje, to wcale nie jest trudny i każdy musi sobie uświadomić, co ja myślałem o maturze tuż przed jej zdaniem. I tak samo tutaj, polecenie, które Bóg daje, miłość bliźniego i Boga, nie jest trudna, o ile odkryjemy, że to Bóg nas pierwszy ukochał. I to jest ta podpowiedź, to jest to ułatwienie, które Bóg mi daje. Ja cię ukochałem, ty mnie tylko naśladuj. Amen.